telewizji zadebiutował poranny format Halo, tu Polsat. Jest to konkurencja między innymi dla śniadaniówki Dzień Dobry TVN, która od dawna emitowana jest na antenie. Prezenterzy pracujący przy projekcie stacji TVN powiedzieli, jak się czują z obecnością nowego pasma. Zmiany w ekipie Dzień Dobry TVN. Maciej Dowbor jest nową twarzą wśród prowadzących poranne pasmo Dzień Dobry TVN. Prezenter zajął miejsce Anny Senkary, która jakiś czas temu pożegnała się z formatem. Obecność mężczyzny nie jest jedyną zmianą, jaka zaszła w programie. Do ekipy dołączyły znane w całym kraju postacie, których początkowo moglibyśmy nie łączyć z takim show. Są to m.in. Adam Małysz oraz Krzysztof Zalewski. Podobno wkrótce w studiu ma pojawić się również lekkoatletka Anita Włodarczyk. Ujawnił to Bartek Jędrzejak, który nawiązał do sportsmanki podczas rozmowy z Jastrząb Post. Prezenterzy Dzień Dobry TVN o Halo, tu Polsat. Na antenie Polsatu pojawił się nowy poranny show Halo, tu Polsat. W przeciwieństwie do nadawanych codziennie śniadaniówek innych stacji, ten format ma być pokazywany 3 razy w tygodniu, w piątki, soboty i niedzielę. Jeszcze przed startem projektu dowiedzieliśmy się, że prowadzącymi będą Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Paulina Sykut-Jerzyna i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Chyży i Maciej Rok. Maciej Dowbor i jego koleżanki z Dzień Dobry TVN porozmawiali na temat nowej śniadaniówki Polsatu z portalem Jastrząb Post. Sandra Hajduk stwierdziła, że nie ma lepszego kopa do tego, żeby robić lepiej i więcej niż konkurencja, umówmy się. Dziennikarka Jastrząb Post zapytała Dowbora o jego impresję na temat Halo, tu Polsat, czy podobało mu się NAPE. Studio i podejmowane tematy. Ten stwierdził, że ekipie formatu trzeba dać chwilę na rozkręcenie się i dopiero wtedy będzie można oceniać ich działania. Ja widziałem tylko fragmencik, więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Dajmy im trochę czasu, a wtedy możemy rozmawiać, czy to jest takie, śmakie czy owakie. To jest proces, coś, co musi chwilę się zaimplementować, żeby można było cokolwiek więcej powiedzieć, odpowiedział prezenter. Dowbor podkreślił, że takie stawianie formatu od zera jest bardzo trudne, a sama konkurencja w postaci nowej śniadaniówki ma dla ekipy Dzień Dobry TVN działanie motywujące. Słowa o takim wpływie Halo, tu Polsat, potwierdziła też Paulina Krupińska. My wychodzimy z takiego założenia, że jeśli będziemy mieć dobrą konkurencję, to my będziemy jeszcze lepsi.